z tej strony Piotrek. Dzisiaj, jak widzicie, za mną mam przetrząsać i beznadziejny dojazd do Łąki, jak i beznadziejne drogi na wsi i w mieście obok. Muszę pod każdymi liniami zwalniać, po prostu uważać, przetrząsać praktycznie do samego dołu, spuszczać. No niestety nie myślą zbytnio i podwieszają te linie nisko, albo na przykład jak linia wisi, to olewają, bo po co, przecież nic wysokiego nie jeździ. Tak, w dzisiejszym filmie chciałbym też opowiedzieć co nieco właśnie o przetrząsaczu, pokazać jak to wygląda. Najpierw może rozłożę, podpisałem dwa razy w komentarzu pod filmem Kuby Buchajczyka właśnie na temat przetrząsacza, że w tych nowszych przetrząsaczach Samasha już zostało poprawione rozkładanie, zobaczcie. Teraz sobie włączam pływającą i elegancko. Wiecie co, kawałek sobie ruszę, jeszcze opuszczę trochę na podnośniku. Nie wiem, czy chyba go trochę podniosę, skrócę, znaczy wydłużę łącznik chyba trochę, żeby po prostu nie ułamać zęba. Tutaj głównie kosiłem dyskową, więc będzie się dosyć łatwo przetrząsać. Dobrze? Nie. O, jak widzicie, mam taki patent. Wczoraj, nie wiem czy mówiłem na blogu skoszenia właśnie, że mi się rozkręca łącznik. Mam taki patent na zawleczkę, to się unosi do góry. A jak jest zawleczka, to ona to jakoś utrzymuje i się nie unosi. A, miałem wam pokazać przetrząsacz. To tak, jest to Samasz P6771, rok 2020, w zeszłym roku go kupiliśmy. 7,70 szerokość robocza, szerokość transportowa 3 metry, no kawał przetrząsacza, bardzo fajnie to wygląda, bardzo wydajny i też bardzo ładnie przerzuca. Byłem przed chwilą już na jednej działce, to już się rdza z zębów zeszła, a takiej malutkiej nie chciałem nagrywać, bo było więcej kręcenia na tamtej działce niż jeżdżenia czy cokolwiek. Dobra, możemy zaczynać. Patrzcie jaki mam przebieg. 3434 motogodziny. Dobra. Włączamy wałek. Wałek mam ustawiony na 540 eko. Dobra. Jadę sobie drugim zakresem, trzecim biegiem. Uważam, że nie ma co szybciej. To nie są wyścigi. Dzisiaj mam cały dzień na przerzucenie 40 hektarów, więc na spokojnie, nie ma co się śpieszyć. Mam godzinę 11:30 prawie. Niecałą godzinę temu wyjechałem. No i jak widzicie, nie ma problemu z rozkładaniem, jak to jest w starszym modelu u Kuby Buchajczyka, tylko tam Kuba bodajże ma 6-8 metra szerokość, ten jest troszkę większy.
Tutaj ładnie przeschło bardzo. Wcześniej po rotacyjnej przerzucałem, no to dużo gorzej było przeschnięte, ale też to był taki łąka przy kanale jachtowym. Tam też dużo drzew dookoła, to też ogromny wpływ ma. Jestem teraz na 5-hektarowym kawałku. Tutaj prawie 5 hektarów jest, gdzie właśnie był wczoraj, kosiłem rano, nagrywałem też dzisiaj vloga, zaczynałem tutaj kosić. No tutaj przy lesie to będę musiał, znaczy przy lesie, tutaj jest też kanał zaraz po drugiej stronie. Będę musiał pewnie dwa razy przerzucać. O, tutaj będę musiał unieść na pewno trochę. Ale mam brudne szyby. Wczoraj miałem wyczyścić szyby, ale nie zdążyłem, bo wieczorem jeszcze pojechałem kosić na taką łąkę do znajomego. Też jeszcze wieczorem skosiłem 5 hektarów dodatkowe. Jak już miałem odczepiać kosiarkę, to się okazało, że jeszcze nie. Fajny też bardzo kawałek, ale przy rzece, więc też będę musiał pewnie dwa razy przerzucać. I tamten kawałek sobie na sam koniec zostawiam do przerzucania na dzisiaj. Bo robimy z tego sianko oczywiście. Nie wiem, czy jeszcze łącznika nie wykręcić. Bo dosyć mi podbiera ten przetrząsać. Tutaj dwa przejazdy rotacyjną, jak widzicie. Chyba paski się ślizgały, bo takie niedokoszone trochę. No właśnie w tej rotacyjnej zauważyłem, jak kosiłem, że od czasu do czasu się paski ślizgają. Nagle po prostu kosi się kosi i słychać, jak kosiarka zwalnia, mimo że obroty na ciągniku, na wałku są takie same. No tam jakie grzywy, jak ja tu mówię zawsze. No takim przetrząsaczem to robota idzie. Jest szerokie, trzeba uważać też bardzo. Też jest to nasz pierwszy taki przetrząsacz karuzelowy. Wcześniej przetrząsaliśmy, powiedzmy, że to było przetrząsanie z grabiarką, no, z grabiarką gwiazdową. Najpierw 7-gwiazdową, potem w 2014 kupiliśmy tą 9-gwiazdową. Mamy obydwie do teraz. Dziadek dzisiaj tam sobie 9-gwiazdową szykował, bo oczywiście dziadek mówi, że nią też dobrze robota idzie. Nie, mówię, żeby z przerzucaniem dał sobie spokój, te mniejsze kawałki najwyżej może mi pograbić. No, super to idzie. Nie wiem, chyba nie będę dzisiaj nie wiadomo jak długiego tego vloga robił. Bo ten wczoraj to myślę, że na pewno był za długi. Ale no zobaczymy jak w ogóle, jaki będzie odbiór. Czy będzie jakikolwiek odbiór tych vlogów. Zrobiłem jeszcze jeden obrót na śrubie, wykręciłem. Możecie pytać
dlaczego nie wkładam stworzenia na tą jakby pozycję pływającą do pracy. Prawdę mówiąc, nawet nie próbowałem jeszcze nigdy na tym pracować. Tutaj ominę, bo kurczę, nie chcę na nic trafić, tutaj tak są dziury okropne. Boję się, żeby nie ułamać zęba. Odniosę, kurde, no nie lubię w tym końcu robić niczego. To po prostu jest masakra. Nie próbowałem jeszcze nigdy na tamtym pracować, ale będę musiał spróbować na pewno też, bo tak jak właśnie są jakieś dziurawe łąki, to pewnie jest dużo lepiej. A właśnie dostałem też telefon od znajomego, zresztą widziałem wczoraj jak kosiłem, to widziałem właśnie, że kosił. Też zadzwonił do mnie, żebym sobie to zebrał. Więc kolejne 5 hektarów prawie doszło. To już trochę do zbierania mam dzisiaj, znaczy do przerzucania. Od jutra chyba zaczynam grabić. Tak myślę, chociaż jutro jeszcze pewnie przerzucę tą działkę tutaj pod lasem. Tak z 3-4 przejazdy od lasu pewnie przerzucę. To co wczoraj wieczorem kosiłem, co wam mówiłem, tam nie nagrywałem. I gdzie jeszcze bym przerzucił? Nie wiem gdzie jeszcze w sumie. Na takim dołku też wczoraj chyba nagrywałem tam kawałek. Tam też wukowane było. To po tej łące właśnie będę jechał tam. O, tutaj dziura jakaś. Już chyba będę, dwa razy mam objechane dookoła 14 metrów mniej więcej, czyli na poprzeczniakach. To już chyba będę w tom i z powrotem jeździł. Ale zacznę od tamtej strony, bo tam chyba więcej trawy było. To tam niech już sobie schnie. Nawija się trochę na przetrząsaczu. No to znaczy, że mokre jeszcze jest, tak? Ja ogólnie nigdy nie prasuję jak siano ma więcej, jak najlepiej jak ma poniżej 12%, no ale tak w ostateczności jak nie ma wyjścia, przypuśćmy jak ma te 13-14, jak powiedzmy ma padać zaraz, to też skoszę, znaczy zbiorę. Muszę sobie ustawić tą tutaj, żeby mi zatrzymywało dźwignię, jak już na tym poziomie, na jakim chcę mieć. Tutaj pewnie ktoś może pytać, czemu na liftomatiku sobie nie robię, byłoby mi wygodniej, ale chyba za wysoko by mi podnosił wtedy. Tutaj bym sobie tylko pyk i bym miał podniesione. Nie musiałbym sobie wajchować tutaj. No w sumie w tym traktorze właśnie to czego mi w nim brakuje, no pomijając wiadomo tam przedni tuz i tak dalej, to właściwie mi jest niepotrzebny, bo na dwie kosiarki on ma za mało mocy trochę. Ale właśnie żebym miał EHR tutaj, to by było super. Ale ten traktor myślałem, że to dzika, to pies taki czarny.
ale ten traktor, dziadek go kupował, to on już był skonfigurowany. W Płocku stał. Więc tam już nie było co dołożyć, no poza ładowaczem i tam, no tu za też by się dało dołożyć, ale nie był nam potrzebny TUS i właściwie nie jest, no. Co ja z przodu i tak bym na nim nic nie dźwigał. Ewentualnie tak jak właśnie teraz do gosiarki czy do przetrząsacza, to obciążnik bym zakładał na tuza. Bo jak mam, przebyliśmy na piasku, na podwórku ruszałem, miałem na maksa skręcone koła. Ruszyłem z rewersu, to on tak bardziej najpierw do przodu pojechał, a nie skręcał. Trochę waży ten przetrząsacz, on tam prawie tonę. 900 kilo chyba, coś takiego. A nie mam żadnych obciążników z przodu. Jadę sobie 6 na godzinę. Fajnie to idzie, jak widzicie. Cicho bardzo pracuje ten przetrząsacz. Szum trawy tylko słychać. Oczywiście nasmarowany był wcześniej. Już go w zeszłym tygodniu nasmarowaliśmy. Co prawda on i tak był... My zawsze maszyny jak odstawiamy, to też smarujemy. Ale później jeszcze przed pracą. Jeszcze raz zawsze. O, kto smaruje, ten jedzie, tak? U nas nigdy się nie nasmarowaną maszyną nie wyjeżdża. Zrobię sobie... O tak. No, i teraz 6,5 na godzinę, ale delikatnie szybciej. No, po przetrząsaczu też się fajnie grabi. Co prawda, tak jak widzicie, ja mam ten odkładacz pokosu, zwężacz pokosu. To też z grabiarką sobie fajnie mogę jechać, bo właśnie mam taki pasek jakby i równo po kosiarce mogę wtedy grabić. A tak to mam w sumie dowolność, mogę sobie grabić jak mi się podoba. A tam dalej nie grabiłem, znaczy nie przerzucałem. Bo tam są takie dziury, że jest mi szkoda przetrząsacza. Tam dziadek najwyżej przyjedzie tą gwiazdową. Plan jest taki, no już mówiłem, jutro będę już... jutro już będę grabił. Dzisiaj jeszcze nie, bo dzisiaj to jeszcze mokre. A właśnie, a to już mówiłem wczoraj w sumie na vlogu z koszenia. Miałem brać Fernelanda, wziąłem Samasza, no nie żałuję. Jak widzicie, dobrą robotę robi. Nie narzekam. O, tutaj to jest trawy. Jest co przerzucać. Dobra, nie przedłużam, tutaj was nie zanudzam. Ewentualnie pokażę wam później, jak właśnie coś ciekawego by było. Trzeba oczyścić maszynę, zanim wyjedziemy na drogę. No, tam na traktorze też się nazbierało. Ale takie, o, coś. No jeszcze mokre musi być, bo się nawija dosyć sporo.
Jak jest suche, to tak się nie nawija. O, tutaj jak widzicie, pełno tego jest. Nie można tak na drogę wyjeżdżać, potem będą mówić, że rolnicy syfią na drogach. No, czasem się niestety nie da uniknąć, no. Już bez przesady, jak wyjedziemy z pola, żebyśmy na przykład, nie wiem, szpachelką skrobali opony z błota. To już lepiej później po pracy przyjechać sobie samochodem z miotłą, nawet jak jakaś droga mniej ruchliwa, z miotłą, szpadlem czy coś, i pozbierać. O, zobaczcie, ile sianka. No tutaj to będę musiał wydmuchać później, tak. Dobra, więcej nie czyszczę. Na drogę nic nie spadnie. A zaraz i tak mi się nazbiera na następnej łące. Powiem wam, że dochodzi nam mi dzisiaj tych hektarów do zbierania. Już ze 40 dzisiaj muszę je przerzucić. No nie licząc tego, co już przerzuciłem. I teraz chcę wam pokazać, bo tutaj znajomy, to wcześniej mówiłem, że znajomy dzwonił, że skosił, żebym pozbierał. To jeszcze jeden znajomy się okazało, że skosił mi łąkę. No dogadałem się z nim, żeby mi skosił łąkę jedną, co jest u niego pod domem. To też pozbieram. A teraz wam pokażę właśnie, tutaj mam, przerzucam łąkę, co była koszona rotacyjną kosiarką. I zaraz zobaczycie, jak to ładnie po rotacyjnej nawet rozrzuca. Patrzcie, tutaj wjeżdżą w takie grube pokosy. Co się dzieje z tyłu? Pięknie. Ogólnie tutaj jest dosyć suche. Tam u siebie, co kosiłem wczoraj, nie przerzucałem całej łąki, tylko tam, gdzie było grubiej trochę tej trawy, bo suche było. A tutaj przerzucam głównie dlatego, żeby się lepiej grabiło później. I jeszcze dzisiaj ma do mnie przyjechać serwisant z BHS-u, żeby zgrabiarkę ustawić, bo ta przednia karuzela jest trochę u mnie pochylona do przodu i muszę ją, żeby była prosto, to cały czas muszę ją na hydraulice trzymać, co chwila tam ją podnosić. A tak to po prostu będzie ustawiona tak, jak należy, opuszczę do samego dołu i będzie dobrze. I będę sobie tam tylko tym pokrętłem regulował wysokość grabienia. Jadę teraz między tak 7 a 8 na godzinę. Tutaj troszeczkę dziurawa jest ta łąka, ale to są na tyle niewielkie dziury, że nie jest tak tragicznie. No ale to już chyba najgorsza łąka, którą dzisiaj będę przerzucał, najbardziej dziurawa, później już będą torfy albo takie tereny właśnie przy rzece. Na przykład właśnie, gdzie jest ogólnie miękko. Wczoraj właśnie, jak tam wieczorem kosiłem, już nie nagrywałem,
taką łąkę właśnie przy rzece. Tak fajnie się kosiło, była ogólnie ogromna trawa od strony rzeki, ale była taka mięciutka łąka, że cały czas jechałem 12-13 na godzinę z tą kosiarką. Więc super, fajnie to wyglądało w ogóle. To jest taka wysoka trawa, tak szybko się jechało. To jest wolnie trochę. Sobie ogarnęłem, zbieram przetrząsaczem 6 przejazdów z rotacyjnej. Tutaj 3 pokosy, tutaj 3. Nie wiem jaka szeroka rotacyjna, chyba 1,65 m, tak myślę. Podejrzewam. Tak typowo. No i jeszcze jak z jednej łąki wracałem, zahaczyłem linię, zaczepiło mi się o przetrząsacz. Musiałem się cofać, rozkładać przetrząsacz, żeby się zmieścić, i jakoś mi się udało wydostać. Najgorsze jest to, że będę musiał, jakbym chciał jechać na to pole, na które teraz będę jechał, na ten kawałek 10 hektarów, to właśnie tamtędy musiałbym jechać. Ale chyba pojadę drogami polnymi jakoś naokoło, bo po prostu tamtędy się nie przejadę. Już to do gminy zgłosiliśmy drugi raz, wczoraj też było zgłaszane, nic z tym nie zrobili, ani się nawet nie zabrali. Dzisiaj zgłoszone drugi raz, no bo pociągnąłem tą linię i ona jeszcze niżej zeszła. Mam w tym przetrząsaczu, nie wiem czy to jest standard, czy nie, nie pamiętam już. Ale przy przetrząsaczu mam to zabezpieczenie przed zgubieniem palców. Czyli na końcu na karuzelach takie większe, okrągłe nakładki plastikowe. Do zgrabiarki też to wziąłem, ale jak zgrabiarka dojechała, to tego nie miała. I po prostu nie zakładałem tego jeszcze. Ale chyba będę musiał założyć, bo to... Nie wiadomo, kiedy się urwie palec i kurczę trafi do prasy. I mogą być problemy, jak na rotor trafi, albo na noże. Chociaż ja z nożami nie prasuję. Jeszcze stwierdziłem, że kawałek dogram. Taka ciekawostka. Kiedyś 4 albo 5 lat temu, jak dealer PHS Goleniów razem z Samaszem robili pokazy, pokazy łąkowe, coś, manewry łąkowe, coś takiego, to właśnie na pokazach pracowałem T5, 105 w elektrokomandzie z takim samym przetrząsaczem jak mam z tyłu, też właśnie z tym modelem 770. Pamiętam, ja się czułem jakbym samolotem leciał z tym przetrząsaczem, taki duży. A teraz już przywykłem. No, stwierdziłem, że wam nagram trochę na tej łące. Jestem na tym 10-hektarowym kawałku. Pierwszą część już przerzuciłem. A stwierdziłem, że wam nagram, bo jest fajna, równa łąka. Fajnie to wygląda. Jak widzicie, te pokosy ładnie wyglądają. Mało trochę trawy, no ale... Mamy suchy rok. Łąka jest w naturze, nie było sypanych żadnych nawozów. Więc myślę, że i tak nie jest jakoś... Znaczy, nie no, jest źle, nie ma co mówić. Tutaj na tym kawałku powinno być 70 bela, pewnie będzie 20. Pewnie będę tutaj robił duże belki, 150. Pójdą na pelet raczej, chociaż jest dosyć ładna trawka, ale no przerośnięta, wygłoszona strasznie. Widzicie, tutaj prawie nic nie przerzucam. Przejadę sobie chyba zaraz po prostu na ten ostatni kawałek. Sarna tam uciekała daleko. Przejadę sobie chyba na ten ostatni kawałek, bo na nim coś tam jest tej trawy. A tu tylko od tamtej strony przerzucę, a to zostawię.
bo nie ma tutaj sensu przerzucać, jak tutaj nic prawie nie ma. Na tym pierwszym było troszkę więcej, ale tam na tym pierwszym zawsze jest najwięcej z tych trzech, chociaż na tym ostatnim podobnie. Ale na tym ostatnim w tym roku wyszedł nam niewykos, na całym praktycznie. Więc też tam nic nie ma. Tam w oddali właśnie od znajomego jest też Ursus, ten co właśnie orał też na filmie z Ork, co jest u mnie pod muzykę, z przetrząsaczem ciąganym Kvernelanda. Nie wiem, tam chyba 9 metrów, jak nie lepiej. Jeszcze większy samolot od mojego. No to jak widzicie, mam przejazd. Fajne, równe do skrzynki. Tutaj na górce, na tym drugim kawałku tylko i na tym są dziury. Poza tym to jest super łąka, bo się płynie po niej. Ładnie dzisiaj przysuszyło. Jutro jeszcze przysuszy, bo dzisiaj jest tylko 25 stopni albo 6. Jutro ma być 32 w cieniu, więc jutro będzie idealne do prasowania.